Środek od środka, wersja poszerzona, bajka na dobranoc z bohaterem następującym. To człowiek, którego my znamy jako Jacka Ma, założyciel Alibaby. Po chińsku on nazywa się Ma Jun. I tutaj książeczka taka cienka, napisana przez Chińczyków o tym, jak innowacyjne jest jego podejście do innowacji. Dosłownie nieortodoksyjne, nietypowe. Więc jakby taki innowator do kwadratu, prawie tak jak tutaj ta jego dzierżawczość w podejściu, w tytule angielskim, wygląda prawie jak właśnie Jack Ma do kwadratu, innowacje do kwadratu. Alibaba to serwis, z którego można korzystać także i u nas w formie AliExpress. Oczywiście Alibaba ma wiele twarzy, jest jednym wielkim imperium światowego e-handlu, bo już nie tylko chińskiego, oczywiście głównie chińskiego, ale już nie tylko. Rozwija się niesamowicie. 11 listopada ma coroczne święto singli, dzień kupowania wszystkiego, robienia prezentów sobie. O tym zrobimy sobie osobny odcinek, bo tam w ciągu sekundy dokonuje się transakcji na miliony dolarów. Ale w bajce na dobranoc Alibaba standardowo ma 40 rozbójników. Natomiast w wersji prawdziwej nie wiadomo ilu. Może jednego przeciwko sobie, może prawie ponad 1 400 000 000, tak jak wszystkich Chińczyków, ale to niemożliwe. Może około 100 milionów, tylu ilu jest członków Komunistycznej Partii Chin. Ale praktycznie prawdopodobnie tylko kilkunastu, kilkudziesięciu, ścisłe kierownictwo, które decyduje o losach rynku finansowego. Mam dla Was kilka cytatów z tego pana, który ma innowacyjne podejście do innowacji. I jest to ważne dlatego, że jutro miał mieć miejsce rekordowy debiut giełdowy, podwójny, bo na dwóch parkietach, no ale to akurat tak wyszło, mówmy w liczbie pojedynczej. Rekordowy debiut giełdowy na skalę dotychczasowej historii finansów jednej z firm należących do Jacka Ma, należących do centrali Alibaby. Firma nazywa się obecnie Ant Group, kiedyś nazywała się Ant Financial, a dla nas cały czas jest to Alipay. Jeżeli ja wcześniej przed chwilą powiedziałem Alipay, to chodziło mi o AliExpress, jeżeli znamy Alibabę u nas. Przepraszam, bo tak teraz mi się obiło o uszy, że mogłem to już powiedzieć. Ant Group obecny, czyli grupa mrówki, miała debiutować jutro zarówno na giełdzie w Shenzhen, jak i na giełdzie w Hongkongu. Alibaba od 6 lat jest notowana w Nowym Jorku. Natomiast debiut odwołano, wejście na giełdę odwołano. Na 36 godzin przed spodziewanym debiutem regulacja chińskich finansów stwierdziła, że zmienia przepisy i w inny sposób będzie traktować tych, którzy zajmują się tak zwanymi mikropożyczkami i nowe zasady wprowadza, które zmieniają kształt i zmieniają formę wymogów stosowanych, stawianych także Ant Group jako debiutującej na giełdzie firmie. Oczywiście nie chodzi o to, że firma Jacka Ma nie miałaby kapitału, żeby spełnić nowych wymogów, które postawili regulatorzy, ale chodzi o to, że zrezygnowano na 36 godzin przed debiutem, który miał być rekordem wszechczasów i to po stronie chińskiej. Jeżeli zdecydowano się na taki krok, bo po decyzji regulatora finansowego odwołano debiut w Shenzhen, a Alibaba stwierdziła, że też nie wejdzie w tej sytuacji na drugi rynek w Hongkongu. Jeżeli odwołano coś, co miało przynieść rekordową sumę 34,5 miliarda dolarów, do tej pory tylko Saudyjczycy z firmy Aramco zebrali podobną kwotę, ale i tak mniejszą, bo to było niecałe 30 miliardów, tam 29 z hakiem miliarda dolarów w debiucie, no bo tak się podaje to, co zostawia po sobie tak zwane IPO, czyli Initial Public Offering, wejście na giełdę. Jeżeli do tej pory nikomu nie udało się zebrać więcej, niż miało to jutro zebrać mrówcze dzieło Jacka Ma, no to coś jest na rzeczy. Dzisiaj z jednej strony świat patrzy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i śledzi te słupki poparcia dla Trumpa i Bidena, ale świat finansowy patrzy oczywiście też na to samo, ale drugim okiem, tak spoziera zezem, na to, co się stało z Alibabą i co się w ogóle zadziało w Chinach. Bo zmiana przepisów na chwilę przed debiutem jest czymś poważnym.
Można by z jednej strony stwierdzić, że przyjęty kilka dni temu nowy pięcioletni plan gospodarczy i polityczny dla Chin, głównie gospodarczy, 14 już w historii tego kraju, jest temu winien, ale plan pięcioletni jest jak taka wielka czapka, jak taki parasol, który nie schodzi w dół. On wytycza ramy ogólne. Ma być reforma sektora finansowego. No ale przecież dążymy do bycia potęgą na skalę świata, więc nie rezygnujemy z rekordów. Tutaj ja bym tego tak specjalnie nie łączył. Natomiast być może prawdziwym powodem tego, że do partii należy ostateczne zdanie i do regulacji rządowej należy ostateczne zdanie, nawet jeżeli chodzi o ogromne fortuny, bo Jack Ma przez lata był najbogatszym Chińczykiem, dopiero niedawno stracił, i to też tak trochę nieoczekiwanie, prawdopodobnie niedługo odzyska pozycję lidera. Prawdopodobnie może być tutaj na rzeczy wystąpienie, jakiego Jack Ma udzielił 24 października, kilka dni przed debiutem w Szanghaju. Było forum finansowe, konferencja z udziałem największych firm, a także i regulatorów rynku chińskiego. Jack Ma od roku jest na emeryturze. Wolno mu więcej. Już nie kieruje niczym. Przez lata, 20 lat kierował Alibabą, Ant Group, jeszcze jako Ant Financial był częścią tej grupy. Oczywiście zajmuje się mikropożyczkami. Sektor pożyczek w Chinach jest bardzo kulejący w Chinach i tam zwykli ludzie nie uzyskują kredytów. Bardzo dużo trzeba się nachodzić, bardzo dużo trzeba się wystarać o to, żeby dostać kredyt. Tam system scoringowy, czyli oceniania naszej wiarygodności kredytowej, praktycznie nie istnieje w sposób jedyny i słuszny, tak jak my jesteśmy tutaj przyzwyczajeni. Idziemy do banku, zbierane są nasze dane i jest jednolity sposób informowania banku, czy ja, ktokolwiek inny, nadaje się do wzięcia kredytu, do przyznania tego czy innego. Natomiast w Chinach czegoś takiego nie ma i oczywiście reforma jest potrzebna. Natomiast Ant Group oferuje nowe rozwiązania, prowadzi system scoringowy po swojemu. Takich systemów jest w Chinach kilka, prowadzona jest praca nad tym, jest to eksperyment na naprawdę żywym organizmie, prawie 1,5-miliardowej społeczności. Alibaba ma o tyle łatwiej, że sprzedaje masę rzeczy i wie o swoich klientach dosyć sporo, zbiera różne dane, więc jakby ten jej system scoringowy jest dość sensowny. Na tym działa właśnie Ant Group i oferuje takie mikropożyczki, nawet można było sobie pożyczać jednego juana i ten kapitał budować. Ludzie oszaleli na tym punkcie, bo mieli nagle dostęp do tego, czego nie dawały zwykłe banki. I otóż, na tej konferencji finansowej nasz bohater Alibaba, Jack Ma, już jako emeryt powiedział teoretycznie, tak się uważa, dla władz trochę zbyt wiele. Jak się czyta jego całe wystąpienie, wkleję wam link tutaj pod tym materiałem, jak się czyta całe jego wystąpienie, to można by je oprawić w ramki i czytać, żeby nie zapomnieć, że można mieć takie podejście do innowacji. Chciałem wam przeczytać kilka cytatów właśnie z tego wystąpienia. Tutaj mam je na drugim urządzeniu. Bo warto wiedzieć, co jest w głowie człowieka, który stworzył światową potęgę i jeden z wizerunków nowoczesnych Chin. Jack Ma sam siebie nazywał cyfrowym analfabetą. On się nie znał na komputerach. On wiedział, co chce zrobić. Pomogła mu w rozbudowie Alibaby jako systemu e-handlowego, jako platformy e-handlowej epidemia sprzed 17 lat, bo wtedy, kiedy w Hongkongu zaczął się SARS, ten pierwszy koronawirus, i rozprzestrzenił potem trochę na świat, w niewielkim stopniu jak teraz to widzimy, no to właśnie ludzie, zostając w domach, kupowali częściej przez internet i tak to się zaczęło, w skrócie dużym. I Jack Ma przyznał w październiku w Szanghaju na tym forum, o którym mowa, że 17 lat temu nie wiedział wiele i popełniał bardzo wiele błędów, ale z perspektywy czasu wie, że nadmierne regulacje rynku nie działają, bo tylko zabijają innowacyjność. Odniósł się do sytuacji umów finansowych, które określa się jako protokoły, może nie do końca protokoły, jako układy z Bazylei, Basel II. To są takie nowe umowy kapitałowe, finansowe, które obowiązują banki między sobą i jakby wiążą ten system finansowy zachodni. W Chinach czegoś takiego nie ma, ale i to krytykuje
Jack Ma, ponieważ twierdzi, że nie ma tam miejsca na innowacyjność i nie ma miejsca na właśnie takie nowe sektory mikropożyczek dla zwykłych ludzi, że hołduje się wciąż tym zbyt wielkim, by upaść. Tak jak słyszeliśmy podczas poprzedniego kryzysu finansowego, utrzymuje się przy życiu i pompuje nieskończone kwoty kapitału firmy, które już są ogromne, a na małe się nie zwraca uwagi. No i Jack Ma tutaj między innymi powiedział, że sytuacja w Chinach jest taka, że system bankowy nie istnieje, system finansowy nie istnieje i wygląda to wciąż tak, że banki zachowują się jak lombardy. Mają stary sposób myślenia. On to nazwał dosłownie dzisiejszy sposób myślenia o systemie finansowym jako lombard. Po chińsku brzmi to jin tian jin zhong ta tam pu si xia. I podał taki przykład. Jeżeli zwykły człowiek bierze 100 tysięcy juanów kredytu w banku, to boi się banku. Jeżeli bierze 10 milionów kredytu, no to jedna i druga strona, i bank, i klient się boją porówno. Natomiast jeżeli bierze kredytu miliard, to wtedy bank się go boi. A to nie powinno tak być. Podał też, porównał obecną sytuację do tego, jak ma się nadmierne regulacje i nadmierne restrykcje, które uniemożliwiają innowacje, do sytuacji, w której by dziecku podawało się lek na Alzheimera, chorobę wieku starszego, czy starczego, czy senioralnego, obojętne, ale starszego. I w tym momencie ta choroba nie zadziała. Porównał też, to mi się szczególnie podoba, sytuację do tego, jak poprzednia epoka świata finansowego widzi obecną, jak to, że na przykład młody i starszy człowiek, przenosząc się, przeprowadzając w to samo miejsce, osoba starsza zwróci uwagę na obecność szpitala, osoba młodsza na bliskość szkoły. Że te rzeczywistości nie mają się nijak do siebie. Jedna oczywiście przenika się z drugą, ale one się za bardzo rozjeżdżają. No i jako właśnie ten emeryt z niewyparzonym językiem, teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, Jack Ma zdiagnozował zapaść chińskiego sektora finansowego i konieczność jego regulacji, nie tylko w sektorze mikropożyczek, ale i w ogóle wprowadzenie nowych zasad. Władzy mogło się to nie spodobać i pokazała mu taką figę. Czy tak było, czy nie? Chyba było. Ale to inna kwestia. Bajka jest. Dość wygłupów. Dzięki za uwagę.